Cofanie jest umiejętnością jeździecką rzadko wykorzystywaną, bo generalnie się jeździ na koniu głównie do przodu, ale jest to istotne, żeby umieć cofać się na koniu, no bo często znajdujemy się w takich sytuacjach, że albo coś jest ciasno i musimy wycofać, albo między koniem musimy się przecisnąć troszkę do tyłu. No generalnie powinniśmy umieć cofać koniem. I wielokrotnie obserwuję jeźdźców, jak się zmagają z koniem, żeby wykonać poprawnie cofanie. I co bardzo boli i koni, i ludzi również obserwujących, że cofanie zaczyna się od ciągnięcia wodzą do tyłu. Wtedy koń ma, jeśli ma wędzidło w buzi, no to de facto zadawany jest mu ból i on oczywiście pójdzie do tyłu prędzej czy później, natomiast najpierw się broni po prostu przed tą sytuacją, przed tym zadawaniem wędzidła i na podniebienie, i w koniuszki buzi, no i generalnie nie sprawia mu to żadnej przyjemności. Natomiast proste jest nauczenie konia takiego cofania bezinwazyjnego, choć trzeba też powiedzieć, że w naturze rzadko kiedy koń się cofa sam, bo on woli się obrócić niż robić ruch wsteczny. Natomiast w momencie, kiedy pracujemy zupełnie na młodym koniu, który dopiero uczymy go jazdy pod siodłem, to tak naprawdę koń cofa się sam, szukając równowagi i szukając środka ciężkości jeźdźca. I wystarczy się, tak jakbyśmy siedzieli na koniu, i tylko robili taki ruch, zobaczcie, nic więcej nie robię, tylko przesuwam tak jakbym środek swój ciężkości, czyli tak jakbym pępek chował do tyłu, jednocześnie też odchylając się. Jeszcze raz to pokażę, gdzie stoję i teraz nic więcej nie robię, zobaczcie, nawet jest luźna wodza i teraz, o, i koń wykona jeden mały kroczek, dwa małe kroczki. Teraz tak, jeżeli oczywiście chcę wykonać ten ruch dynamiczniej, no to teraz oprócz tego odchylenia, teraz włączę jeszcze dodatkowy element, czyli ruch łydki. Tylko pamiętajmy, że nawet jeżeli będę odchylony i teraz dotknę łydkę, to zobaczcie, to koń idzie do przodu, bo to jest jego naturalny ruch. W momencie, kiedy przykładam łydkę, to dla konia jest jednoznaczne informacją, że ma ruszyć się, a ruszyć się dla konia to ruszyć się do przodu. Dlatego też blokuje mu możliwość ruchu do przodu. W związku z tym zamykam wodzę, nie ściągam, nie ciągnę, tylko zamykam. W tym momencie, kiedy dotknę boków konia, to koń nie pójdzie do przodu. O, ma ruch zablokowany i zaczyna iść do tyłu. Łydkę przykładam. I teraz mam sytuację taką, że niektóre konie same nie pójdą, czyli muszę mu pomóc. I teraz jest, popatrzcie teraz na łydki, na sam ruch łydek. Teraz idę łydkami, jedna i druga, i od razu mam dynamiczny ruch. Pocieram raz za razem łydką do tyłu. Czyli nie tak jakbym chciał iść do przodu, czyli jest ruch łydki do przodu, tylko jest ruch łydki do tyłu. Pokazuję ten ruch łydki jest do tyłu. Do tyłu, tak jest, nie do przodu, czyli nie pocieram do przodu, tylko do tyłu, o. Czyli ja kiedy łydka jest, wykonuje ruch do tyłu, wtedy mam łydkę przytuloną do boków konia. Pokażę to od przodu, żeby było widać, że to obie łydki pracują. O, i zobaczcie, teraz jest i ruch do tyłu. A jeszcze jest taki element, też kiedy chcemy dostać ruch bardziej dynamiczny, wtedy nie pracujemy dwiema łydkami jednocześnie, tylko tak jakbyśmy szli do tyłu. Czyli naprzemiennie dotykamy konia prawą, lewą. Jeszcze, co ważne, to też chciałbym podkreślić, że jeżeli zaczynamy uczyć konia właśnie ruchu wstecznego, ruchu do tyłu, to lepiej, żeby właśnie pracować z nim od samego początku na ogłowiu bezwędzidłowym. Wtedy
czy tam na Kantarze, wtedy koń nie ma złych skojarzeń, bo nieraz jak jest koń źle uczony, jest zaciągany, to od samego początku, jak tylko dostaje informację, chce iść do tyłu, to koń na wszelki wypadek usztywnia kark i się blokuje. Nieraz od razu widać u koni, które tak były uczone, że nagle głowa wędruje mocno do tyłu.